Witaj, drogi słuchaczu. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Idziemy do przodu. Słuchowisko poświęcone pasji w życiu oraz rozwojowi. W życiu często błądzimy i szukamy swojej ścieżki. W ramach tej audycji będziesz mógł poznać osoby, które znalazły swoje powołanie i każdego poranka rozpoczynają nowy dzień pełen wyzwań oraz możliwości. W drugiej części omawiamy głównie aspekt finansowy. Ile należy zarabiać, by zostać cyfrowym nomadą? Jak się żyje w Tajlandii? Między innymi na te pytania odpowiada Tomek Maciejewski. Poza tym omawiamy mity i fakty dotyczące życia w ten właśnie sposób oraz konferencję Tam, gdzie chcę. Serdecznie zapraszam. Pozwolisz, że wrócę jeszcze do tych 2000 zł, bo to jest ciekawe. Okay. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Powiedzmy, ja chcę zostać cyfrowym nomadą, chcę, powiedzmy, wyjechać do Tajlandii, do Kolumbii, czy w jakiekolwiek inne miejsce. Powiedziałeś, że to był słaby pomysł z 2000 zł, czyli rozumiem, że jakąś kasę powinno się mieć odłożoną na początek. Tak. Pytanie, jaką ty metodę zalecasz? Odkładanie, czy najpierw znalezienie jakiejś pracy gdzieś zdalnej, jakiegoś może źródła, które by wpływało za pomocą pracy zdalnej? Jak ty byś to widział? Tak, ja bym polecił zbudować sobie takie źródło dochodu na minimum $1000, czyli jakieś 3500 zł, aby takie pieniądze mniej więcej można było przewidywać, że będą wpływać. Oczywiście to zależy to od kraju, ale to wydaje mi się takim rozsądnym minimum. Oprócz tego oszczędności, wiele osób radzi, żeby to były oszczędności na 6 miesięcy. No ja bym aż tak mocno się nie ograniczał. Nie chciałbym komuś wrzucać, że będzie odkładał kilka lat, żeby wyjechać. No ja bym tak nawet na jakieś 2-3 miesiące moim zdaniem powinno wystarczyć. I oczywiście od tego, gdzie konkretnie chcemy wyjechać. No najlepszym miastem dla cyfrowych nomadów na całym świecie tak ogólnie jest Chiang Mai. To jest miasto w północnej Tajlandii. I tam można wyjechać jakieś 600-700 zł samemu taką kawalerkę, która co prawda nie będzie miała kuchni, no ale będzie to samodzielny pokój z łazienką, także coś już wystarczającego, pewnie klimatyzacja, no już tak około 1000 powinno być bardzo, bardzo fajne mieszkanie tam. Może nawet powyżej, lekko ponad 1000, w okolicach 1000 będzie mieszkanie z basenem. No ja w Chiang Mai akurat tam w hostelu mieszkałem, jak mieszkałem 5 tygodni w 2016 roku, więc tak nie znam cen w tym momencie. W Bangkoku no to już za około 1500 można by wynająć bardzo fajne mieszkanie już z kuchnią, z basenem, siłownią. Mówimy o złotych cały czas, tylko tam jest takie obostrzenie, że no nie jest tak łatwo na chwilę znaleźć mieszkanie. Także musiała być to umowa na pół roku mniej więcej, jeśli chcielibyśmy decydować się na Bangkok akurat. No i to też już kolejna kwestia, jeśli ktoś by chciał mieszkać gdzieś nad morzem, to też byłoby oczywiście możliwe. I też myślę, około 1000-1500 byłyby możliwości, by znaleźć takie miejsce zamieszkania. To jest jakiś taki naprawdę rozsądny budżet, a oszczędzając to można by nawet za jakieś 400-500 zł znaleźć na przykład w Chiang Mai. To są kwestie noclegowe, kwestia wyżywienia. No na Tajlandii się je na ulicy, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja miałem 2 lata problemy żołądkowe przez 10 miesięcy, kiedy zjadłem w takim miejscu, to trochę lepiej wyglądało, a nie właśnie typowo na ulicy, bo na ulicy to wszystko jest świeże i musi być świeże. I te obiady kosztują tak, nie wiem, 4-5 zł, te pad thaje i różne tajskie dania, zupy, jakieś kurczaki w różnych konfiguracjach. Więc wyżywić się można całkiem tanio, na przykład fajne w Tajlandii, to co mi strasznie brakuje w Polsce, takie wózki z owocami, że dostajemy pokrojonego ananasa za 2 zł na przykład i to jest wszystko idealnie pokrojone, gotowe do jedzenia. Albo na przykład pomelo jest idealnie też wszystko przygotowane, zdjęte są te skórki i tak dalej. No ja teraz jem tutaj grapefruity, to też się zawsze męczę, z po kuchni mam w soku, a w Tajlandii to się kupuje te 2 zł i się je i to jest bardzo wygodne. No ogólnie Tajlandia jest dla mnie najwygodniejszym miejscem do życia. Jeśli ktoś nie jest tak sentymentalny jak ja, że rzeczywiście bardzo mu zależy, żeby być na bieżąco z życiem przyjaciół, być na wszystkich weselach, wiedzieć co się dzieje w mieście i tak dalej, to dla mnie Tajlandia jest najlepszym miejscem. Ale okej, wracamy do tych pieniędzy. No tak, no zamieszkanie, mamy mieszkanie, mamy jedzenie,
Kolejna kwestia to wiza. Na wizę możemy dwumiesięczną mieć za 200 zł w ambasadzie tajskiej w Warszawie. Na miesiąc możemy jechać bez żadnej wizy, po prostu wjeżdżamy, do miesiąca możemy być. Tą dwumiesięczną wizę możemy przedłużyć o jeszcze jeden miesiąc za 200 zł w Bangkoku. Czyli takie 3 miesiące nasz kosztuje, a nie, dobra. Ta wiza 60 dni kosztuje około 150 zł, zaokrąglając do góry. Czyli 3 miesiące kosztuje nas 350 zł pobytu i po tych 3 miesiącach musimy opuścić Tajlandię. No to też jest znaczący koszt. No można pojechać busem do Kambodży na przykład, czy do Laosu, tylko ten minibus jest niewygodny, zajmuje dużo czasu. Ja akurat starałem się korzystać z tych konieczności opuszczenia Tajlandii, sobie pozwiedzać okolice, więc poleciałem do Singapuru. No to też był dla mnie koszt, nie? Same loty pewnie z 500 zł mnie kosztowały, także to też trzeba uwzględnić w budżecie te kwestie wizowe, czyli te koszt samej wizy i koszt tej samej podróży, no to już pewnie z 1000, 1500 razy na te 3 miesiące trzeba by policzyć. To jest jedna kwestia. No i kwestie tego, kto jak się bawi, imprezuje, czy pije alkohol, czy nie pije. Ja akurat w tym etapie, kiedy byłem w Tajlandii, zostałem się mniej. W Bangkoku przede wszystkim to raczej w ogóle nie imprezowałem. Jak w 2017 roku, czyli rok temu, jak opuszczałem Tajlandię, no to ostatni miesiąc w Tajlandii, kiedy już oddałem moje mieszkanie w Bangkoku, to przez miesiąc podróżowałem po wyspach, no to tam wiadomo, że też więcej pieniędzy się wydaje, no tak jakby się spędziło miesiąc w miejscowościach wakacyjnych w Polsce, w Sopocie, Mielnie, Świnoujściu i sobie tak jeździ po tych miejscowościach przez miesiąc, no to ja tak przez miesiąc sobie jeździłem po tajskich wyspach, jakby przepływając między nimi, będąc w każdym miejscu po kilka dni. No to jakże wiadomo, jak się wydaje więcej pieniędzy na wakacjach, to się tak samo tutaj wyda. Także no nie jest to tak łatwe do określenia, ile się pieniędzy wyda, ale można żyć tanio, pieniądze też idzie wydać w Tajlandii. Bo bardzo nie lubię, kiedy ktoś zje w jakimś tam barze właśnie z celatą za 10 zł i mówi, tak, ja w Tajlandii jadłem jak król za 10 zł, a ja mówię, nie, dobrze, chcesz jeść jak król, ja cię w Bangkoku zaprowadzę do restauracji, zapłacisz 500 zł za obiad, bo to też jest możliwe, bo Bangkok jest jednym z topowych miejsc na świecie i tam też jest możliwość wydania dużej ilości pieniędzy. Choć no właśnie takie zwyczajne, codzienne życie można prowadzić za mniejszą kwotę niż w Polsce lub wydając te same pieniądze, które się wydaje w Polsce, można tam mieć o wiele wyższy standard życia. No ja w tym momencie wydaję więcej pieniędzy żyjąc w Poznaniu niż bym wydawał w Bangkoku w tym momencie. Także biorąc pod uwagę, że i tak poniosłem w tym roku koszty biletów lotniczych, no kiepski biznes, no ale w pełni świadoma decyzja, bo przy wylocie też musimy brać pod uwagę oczywiście kwestie biletów i to jest fajne, że jak lecimy na przykład na 5 miesięcy, no to ten koszt na przykład tych 2000 za bilety nam się amortyzuje na 5 miesięcy, no to potrafi nas kosztować takie 5 miesięcy życia w Bangkoku tyle samo, ile byśmy wydali w Polsce wynajmując na przykład coś. Czyli nie można przebywać w Tajlandii dłużej niż 3 miesiące? Takie jest prawo? No można zawsze pokombinować, no ale Tajlandia ogólnie bardzo mocno pilnuje swojego rynku pracy, żebyśmy my jako biali nie pracowali tam nielegalnie. Jedyną taką opcją w sumie, no jedną z takich głównych opcji zawodowych to jest to, aby zostać nauczycielem języka angielskiego. I to jest całkiem fajnie płatne. Polecam bloga Jestem Zuza, gdzie moja koleżanka opisuje to, jak tam przez 2 lata była nauczycielką angielskiego w tajskiej szkole. Ale tak jak pracują zdalnie, no trzeba kombinować. Czyli nie można być dłużej niż 6 miesięcy w ciągle. Chyba, że mamy też odpowiednią wizę. Możemy sobie załatwić wizę na 6 miesięcy w ambasadzie tajskiej w Warszawie, tylko ta wiza kosztuje też około 550 zł. Ja tą wizę też raz sobie organizowałem. Oprócz tego musimy przedstawić takie rzeczy jak to, że gdzieś pracujemy, no co może być trudne, jeśli ktoś nie ma własnego biznesu. Ja przedstawiłem zaświadczenie, że ja mam swój biznes, także ja sam u siebie pracuję. Oprócz tego nawet musiałem przedstawić wyciąg z konta, że mam powyżej 20 tysięcy złotych oszczędności, żeby nie było tak, że będę tam żebrał w Bangkoku czy gdzieś. Także ta wiza 6-miesięczna no, wiąże się z dużo większymi wymogami. I ja nie będąc z Warszawy, pamiętam, złożyłem ten wniosek o wizę, pojechałem w Bieszczady, wróciłem i tej wizy jeszcze nie było.
to chyba nam tydzień trwało od załatwiania tej wizy, także jest to utrudnienie. Jeśli ktoś się decyduje, że w ogóle Tajlandia jest krajem dla niego na jakiś czas, to można sobie załatwić wizę edukacyjną. Można się uczyć języka tajskiego albo angielskiego w szkole językowej i z tego powodu mamy wizę edukacyjną, która pozwala nam przebywać na przykład rok w Tajlandii. Także no jeszcze tych opcji wizowych jeszcze jest sporo, ale to jeśli ktoś chce być emerytem i ma na przykład, nie wiem, $500,000 do zainwestowania czy coś, to nie wiem na ile to jest interesujące dla wszystkich słuchaczy. I ja też jeszcze nie testowałem tych opcji. Nie wiem, czy w ogóle nie będę testował, zobaczę. Wiem, że Tajlandii będę wracał na pewno wielokrotnie w życiu i czuję się tam jak w domu, bo rzeczywiście spędziłem w Bangkoku kupę swojego życia. No to jest drugi kraj po Polsce, w którym spędziłem najwięcej czasu. No ale też nie jest to do końca idealnie dla mnie, żeby całe życie tam być, bo ja jednak lubię w Polsce czuć się u siebie i przyjaciół przede wszystkim. To jest rodzina, to są najważniejsze czynniki, które ciężko odtworzyć, będąc tam. Można się domyślić, że rzeczywiście pewnie ta tęsknota jednak za rodziną, znajomymi jest. A dużo czasu spędzasz w Polsce przez te ostatnie 3 lata? Czy głównie jednak za granicą? No tak pół na pół gdzieś to mniej więcej się rozkładało. To jest ciężko obliczyć, bo rzeczywiście jest na przykład, jak miałem wrzesień zeszłego roku, że byłem dużą część września w Lizbonie, przyjechaliśmy do Poznania, zrobiliśmy konferencję i już po kilku dniach leciałem do Ameryki Południowej. Także wiesz, to jest Anglii często, bo też prowadzę biznes w Anglii, także mniej więcej pół na pół, ale jestem otwarty na to przyjęcie życie. Dobra, czyli wracając do tego życia, to wychodzi tak około 2000 zł średnio miesięcznie. Nie, przepraszam, przestrzeliłem, bo tam około no 1500, to jakoś tak średnio. No to byłoby mało, ale byłoby możliwe, żeby przetrwać. No mogłoby być, wiesz, no jeśli chce się żyć tylko i się zamknąć w mieszkaniu i tylko jeść na ulicy i tak dalej, no to można, no ale jeśli gdzieś jesteś przez 5 miesięcy, no to też jest normalne życie. Także no w Polsce też się czasem będzie, do nie wiem, do knajpy meksykańskiej, tajskiej, japońskiej czy jakiejkolwiek, się zapłaci więcej i też jak się jest się w tej Tajlandii, no to też siedzieć cały czas w jednym miejscu. No byłoby szkoda, no ja się trochę dziwię, ludzie jak przyjeżdżają na przykład, siedzą tylko w Bangkoku i kilka miesięcy wracają do Polski, no to straszny żal, no bo Tajlandia to jednak też są te wyspy niesamowite i ja nie mógłbym sobie tak wyobrazić, żebym nie był gdzieś na plaży podczas jakiegoś pobytu w Tajlandii. No także zachęcałbym jednak do większego budżetu, bo no różne są też aspekty w naszym życiu, nie wiem, telefon nam się popsuje czy cokolwiek innego, także no fajnie być jednak rozsądnym w tym wszystkim i to, że ja byłem za pierwszym razem w Tajlandii z małą ilością kasy, było nierozsądne, choć z drugiej strony miałem takie silne poczucie, że mam kartę kredytową i jak coś będzie źle, to po prostu zrobię dług na karcie kredytowej i wrócę i to odrobię, bo już, bo mam ze sobą też jakby bankructwo, jak byłem młody, miałem pub, tak żeby szedłem z dużego długu w życiu i teraz wiem, że wychodzenie z długów to też nie jest jakiś wielki problem, także gdzieś moja strefa komfortu, jak to się mówi popularnie ostatnio, przesunęła się w ryzykowaniu. Okej, okay, ale akurat w tym aspekcie nie będę brał przykładu, bo jednak kredyty to jest rzecz, którą staram się unikać. No tak, tak, no dlatego ja też bym się starał, ja też nikomu nie mówię, żeby coś takiego robił i jest to jak najmniej rozsądne, tylko po prostu mówię, jak to wyglądało w moim przypadku i dlatego cały czas namawiam zaplanować sobie dobre źródło dochodu, trochę oszczędzić, trochę poczytać, najlepiej zanim się wyjedzie na długo do Tajlandii pojechać na wakacje, no dlatego też jest konferencja dla Polaków w Tajlandii, Biznes Pod Granicami, która odbywa się cyklicznie mniej więcej w styczniu, w lutym. I tam przylatuje dużo osób, które przylatuje zobaczyć, pogadać z Polakami, którzy już tam żyją. I część z tych osób zostaje. Część z tych osób przylatuje na konferencję i zostaje na dłużej, albo wraca do Polski, coś załatwia i wraca do Tajlandii na kilka lat na przykład. Także ja polecam też, żeby małymi krokami to robić. A możesz powiedzieć, jak wygląda samo życie w Tajlandii lub jakimkolwiek innym kraju, gdzie jest popularny cyfrowy nomadyzm? Bo jest taki, nie wiem, czy to jest mit, są plaże, gdzie są specjalne leżaczki, jest Wi-Fi, człowiek może usiąść sobie z laptopem
i siedzi na tym słońcu, na plaży, pracując w ten sposób? Nie, czegoś takiego to nie ma. Nie, to jest mit. No są coworkingi, które są blisko plaży, ale zdarzało mi się pracować po prostu w knajpach, które są przy plaży, które miały dobre Wi-Fi, ale po prostu manie przy stoliku. Ale żeby to było jakieś takie bardzo masowe zjawisko, to nie. To jednak na dłuższą metę to się siedzi w coworkingu, a na plaży się gdzieś tam wypoczywa. Jak ja na przykład na Phukecie byłem dłużej, to jest wyspa jedna z większych w Tajlandii, no to było tak, że do 16 właśnie siedziałem normalnie przy biurku w pomieszczeniu, a później sobie wychodziłem gdzieś na zachód słońca. No ja też nie jestem jakimś fanem leżenia na plaży, no bo tam jest ponad 35 stopni w Tajlandii cały rok, także dla mnie to jest za gorąco, żebym chciał być na słońcu. Ale dla mnie to, że sobie pracuję, tam jestem w tym klimacie, jem sobie to te dania i mogę pójść na zachód słońca i na przykład poimprezować z ludźmi, którzy przyjechali tam na wakacje, to już jest wystarczające. I przy okazji jeszcze zarabiam dużo więcej niż wydaję podczas takiego dnia, no to dla mnie jest okej. Znaczy ja ci powiem szczerze, że dla mnie to byłoby lekko niewyobrażalne raz siedzieć w pełnym słońcu z laptopem, od którego się odbijają wszystkie refleksy i światła. Dwa, wszędzie piasek, który ci się wsypuje w klawiaturę i jeszcze wpadnie ci telefon. No, całkowity bezsens, także totalnie, wiesz, mit, no i no nie ma jakichś tam specjalnych leżaków do tego i tak dalej. No, nie spotkałem się z tym, a raczej śledzę dość mocno trendy związane z nomadyzmem. W tym celu pojechałem też do Medellin, słynnego miasta Pablo Escobara w Kolumbii, które w tym momencie jest najlepszym miastem dla nomadów w Ameryce Północnej, nie, Południowej, Ameryce Południowej. Także gdzieś obserwuję bardzo mocno te trendy i też uczestniczę w tych konferencjach ogólnoświatowych, byłem w Bangkoku, w Lizbonie i tak dalej. Także mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że nie ma czegoś takiego. Ale to ciekawe, bo przyznam, że już od paru osób to słyszałem i mało tego, jeszcze nawet słyszałem raz opowieść właśnie o tym patencie z leżakami na plaży i z Wi-Fi dla gości w jednym podcaście. Więc byłem pewien, że rzeczywiście coś takiego istnieje. A kojarzy w tym podcaście, czy nie? W tym momencie nie pamiętam. Przyznam, że mam parę podcastów, które regularnie słucham i jakbym prześledził, który... I spoko. No ja mogę na 99% powiedzieć, że to nie jest klimat Tajlandii, to nie jest klimat Kolumbii. Także są knajpy na plaży z normalnymi stolikami, żeby jakieś, jak sobie teraz wyobrażam, jakieś specjalne leżaki ze stojakami do kompów. No nie. Dobra, a możesz powiedzieć, jaka grupa zawodowa przeważa wśród cyfrowych nomadyzmów, bo oczywistą sprawą jest, że na pewno programiści, bo to jest taki zawód, który można w sumie z każdego miejsca na świecie wykonywać. Marketing internetowy, okej, owszem, to też mogę sobie wyobrazić. Wszelkiego rodzaju graficy komputerowi, administratorzy bardziej systemu, bo sieć to już dobrze być na miejscu. Pytanie, jakie jeszcze grupy często są spotykane, ewentualnie jakie ty byś powiedział, że to jest zawód w sam raz na tego typu pracę? No też posiadanie swojego biznesu, jakiś e-commerce, to jak najbardziej, no jakieś wypuszczenie jakichś infoproduktów, no to też tego typu. A pozostałe grupy zawodowe, no to zawsze zależy od specyfiki tego zawodu i ludzie często oczekują ode mnie, że ja dam jakąś złotą pigułkę, z jakąś zieloną czy czerwoną pigułkę, która sprawi, że ich zawód będzie zdolny do pracy zdalnej. No ale ja nie pracuję na tym zawodzie, no nie znam niuansów, które w tym zawodzie występują. No i trzeba najczęściej samemu być kreatywnym i pomyśleć sobie, na jaki element tego zawodu można uczynić zdalnym, a jaki nie. No kiedyś, jakieś 5 lat temu pracowałem na etacie sprzedając gadżety reklamowe i wynegocjowałem, że wyjadę na kilka miesięcy do innego miasta w Polsce, żeby potestować tą pracę zdalną. Także to jest kwestia zorganizowania samemu sobie tego stylu życia i no, przemyślenia, no, jakie modyfikacje są możliwe. No, ja też chciałbym taką jedną rzecz powiedzieć, którą często powtarzam, że jeśli ktoś jest dobry, to ja bym nawet pomyślał, jak mogę zmodyfikować swój zawód, jak mogę sobie stworzyć inny źródło dochodu i zrezygnować z pracy etatowej, bo jeśli jesteśmy dobrzy w czymś, no to tą pracę gdzieś znajdziemy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Także ja też z takiego założenia wychodzę, kiedy sam ryzykuję w swoim życiu. Kiedy na przykład w zeszłym roku przestałem brać klientów z Polski i skupiłem się tylko na anglojęzycznych, no to też miałem okres, kiedy nic nie zarabiałem, ale stwierdziłem, że no dobrze, no jak będzie źle, no to
mogę zawsze pójść na jakiś etat i będzie spoko, jeśli czuję się pewny siebie w tym, co robię i że mogę, potrafię dowozić wyniki. Także no takiej jednej recepty nie mam i tych zawodów też jakby dużo więcej mi nie przychodzi do głowy, bo są to oczywiście opcje prawników i innych osób, tylko to jest zawsze specyfika tej konkretnej osoby, mi się wydaje, jego konkretnej sytuacji. Bo są osoby, prawnicy, które zarabiają tylko i wyłącznie na konsultacjach, a są osoby, które, no nie wiem, w sprawach rozwodowych się muszą pokazywać na tych sprawach i tak dalej. Także, no nie wiem, trzeba by usiąść nad każdym konkretnym przypadkiem i go przeanalizować. Jako generalna rada, no to polecam wierzyć w to, że będzie dobrze, że dając jakość ludziom, co się znajdzie praca, no i też cały czas podnosić jakość siebie, żeby być too good to ignore. Jest taka książka Carla Newporta, też człowieka, którego książkę uwielbiam, właśnie jego jedna książka So Good to Ignore, a druga Deep Work, o tym, jak tworzyć wysokiej jakości pracę. I tworząc takiej wysokiej jakości pracy, no nie ma co się obawiać, że nie wyjdzie, bo mało jest osób, które regularnie działają. Ja w tym momencie, jeśli przegliście, padłem na jakiegoś bloga o copywritingu, gdzie był ostatni post z 2016 roku. I sobie myślę, no jak to możliwe? Ktoś się zajmuje copywritingiem i nie potrafi napisać posta raz w miesiącu? Także wydaje mi się, że działając systematycznie, podnosząc swoją jakość, nie ma się czego bać. Trzeba iść do przodu po swoje i wiedza jest totalnie dostępna w dzisiejszych czasach. Mamy na jednego klika najlepsze książki na świecie, Amazon Kindle, czy też mnogość podcastów, mnogość wszelkich filmów na YouTubie, gdzie wszystko jest wytłumaczone. Ja przyznam, że no dużo bym dał, żeby taki podcast, jak dzisiaj nagrywamy, żebym mógł go przesłuchać też 6-7 lat temu. Żeby mi ktoś powiedział, hej, skup się na jednej rzeczy, bądź niej naprawdę dobry, nie będziesz musiał niczego bać, na przykład weź 3 książki z copywritingu po polsku, przetwórz wszystkie ćwiczenia z tej książki, zrób jakiś projekt dla siebie, zaoferuj wszystkim znajomym ten copywriting, bądź tym mistrzem i po roku będziesz miał już 100% pewność, że się utrzymasz. No dobra, czyli przyznam, że po tej rozmowie sama idea i wizja cyfrowego nomadyzmu wydaje się taka bliższa. Bo wcześniej myślałem, że to jest coś zdecydowanie bardziej skomplikowanego. Tu się okazuje, że w budżecie jest to jednak zdecydowanie łatwiejsze do ogarnięcia. Mhm. Ja już nie mówię, żeby się skupiać rzeczywiście na tym minimum 1500 i w ten sposób koczować tam w tej Tajlandii, ale na pewno ten próg minimalny jest łatwiejszy niż mi się wydawało. Mhm. No jak najbardziej to jest wszystko kwestia zorganizowania i jeśli ktoś naprawdę chce, to sobie znajdzie bilety też tańsze. 1600 można polecieć do Tajlandii w dwie strony. No ja też kupowałem bilet w jedną stronę, ale znowu, no ja jestem trochę bardziej ekstremalny, mnie to kręci, że nie wiem, jak będę wracał i sobie wtedy zrobię jakiś, nie wiem, pobyt przez Hongkong i 3 dni w Hongkongu, na przykład ekstra i tego typu rzeczy. Ale no polecam testować i może nie na początku, nie zaczynać od Tajlandii, tylko sobie popróbować i wyjechać gdzieś w Polsce, na przykład na jakiś czas. Tak niedawno przyszła do głowy taka idea, że zbliżają się wakacje, może można by się wymienić z jakąś osobą z innego miasta na mieszkania i wyjechać do na przykład coś z Poznania do Krakowa i vice versa. I jeśli ktoś by coś takiego chciał zrobić, to zapraszam moją grupę Polish Digital Nomads i tam takich ogłoszeń nie będę kasował, jest 1000 członków, więc myślę, że jacyś chętni by się znaleźli. No także polecam sobie testować, wyjeżdżać, szukać właśnie takich opcji noclegowych, może jakichś promocjach na Bookingu, gdzieś sobie wyjechać na początku w Europie, wyjechać na wakacje do Tajlandii na przykład 3-tygodniowe i też sobie popróbować pracować zdalnie i zobaczyć w praktyce, jak to wygląda, bo zawsze możemy opowiadać z naszego punktu widzenia, ale każdy człowiek w jakiś inny sposób odbiera rzeczywistość i jakieś obiektywnie, oczywiście Tajlandia jest najlepszym krajem do nomadyzmu na świecie, no ale jakieś osobiste preferencje sprawiają, że na przykład ktoś strasznie nie lubi Bangkoku, mu tam śmierdzi. A ja wiem, że znajdując swoje miejsca w Bangkoku, no nie ma lepszego miasta na świecie do życia pod kątem pieniędzy, jakie tam się wydaje i jaka jakość życia jest osiągalna. Na przykład raz w tygodniu mogę, kiedy chcę, no mogę sobie pójść na masaż za 20 zł.
ktoś masuje moje stopy za 20 zł, to jest coś jakby dla mnie no, niewyobrażalnego tutaj w Polsce. No, a to jest na całkowicie normalne, jakieś masaże też aloesem za 50 zł i tak dalej. No, to są koszty jakby nikłe w stosunku do tego, jaki to podnosi poziom życia. Teraz to przyznam, że kusisz, bo ja jestem fanem masażu stóp i no, to jest warte rozważenia w takim razie. No tak, chociaż raz w życiu polecam. Też, bo często ludzie gdzieś krytykują, o, ja bym tak nie mógł całe życie podróżować. No a ja jestem, chciałbym, żeby całe przesłanie tego wszystkiego, co robię w internecie, tekstu, który tworzę, tych konferencji, wszelkich wyjazdów, za każdym razem zostawić przesłaniem: tu nie chodzi o to, że ktoś musi wyjeżdżać do Tajlandii, do Kolumbii czy gdziekolwiek indziej, tylko żeby mieć tą możliwość i kiedy wybierze, że chce na przykład wrócić do swojego rodzinnego miasta i jest z Podkarpacia i nie ma ochoty mieszkać w Warszawie i dojeżdżać metrem do pracy, tudzież jest z Podkarpacia i nie ma ochoty mieszkać w Londynie i dojeżdżać, bo to już ja też mieszkałem w Londynie i to jest totalnie wykańczające miasto, to może z tymi samymi zarobkami mieszkać u siebie w Bieszczadach na przykład. I to jest cała dla mnie esencja tam, gdzie chcę. Że, i są też etapy w życiu, kiedy nas ta Tajlandia ciągnie i ja też byłem no, strasznie podekscytowany za pierwszym razem. Trochę mnie za drugim razem, już teraz za trzecim razem, to się czułem tak, jakbym jechał, nie wiem, z Poznania do babci na wieś na przykład, że no, jest Poznań, jest jakaś rzeczywistość wokół mnie, jadę na wieś, jest inna rzeczywistość wokół mnie, no, ale obydwie rzeczywistości są dla mnie totalnie normalne. I tak samo Tajlandia też dla mnie jest totalnie normalna i dla mnie to takie śmieszne, przyjąć do tego kraju całkowicie obcego, w którym w ogóle nie potrafię ani jednego słowa przeczytać w ich alfabecie. A pamiętam ceny w sklepie na przykład, albo daję temu handlarzowi owocami banknot za te owoce, bo wiem, ile to kosztuje, mimo że nigdy go na oczy nie widziałem i że jestem w zupełnie innej części Bangkoku, jakiej nigdy nie byłem, a po prostu wiem, ile to kosztuje i wszystko wiemy. Także jest to fajne przeżycie i polecam też taki filmik Krzysztofa Gąciarza, Więcej niż jedno życie, który on chyba 2 lata temu nagrywał w Hongkongu. Wtedy, kiedy się jesteśmy częścią innego miasta i tak się czujemy, czy też właśnie innej w ogóle kultury, że jakbyśmy mieli jeszcze jedno życie, że w takiej Tajlandii ja wiele rzeczy rozumiem i wszystko już jakby wiem, jak na codziennym życiu się zachować. Czuję się całkowicie pewnie w tym, jak się przemieszczać po całym kraju podróżując. I sobie myślę, że wow, jakie to jest piękne, że w takim kraju ja tak się czuję, a ludzie dookoła mnie czytajowie, no kurczę, oni do Polski, no to by mogli się, też mogłoby ciężko się odnaleźć, więc jest takie poczucie wow, że z jednej strony mam to polskie życie, a z drugiej strony jest to życie w Tajlandii, ale jeszcze no biorąc pod uwagę to, że ja przez te kilka miesięcy, no też mamy bardzo fajną społeczność Polaków w Bangkoku, bo żeby mieszkać w Tajlandii, czy jakiś swój biznes prowadzić, także jest bardzo fajny taki klimat biznesowy wśród naszych rodaków i no też moich bliskich znajomych często, no bo część z nich współpracuje, z Adrianem współpracuje bardzo blisko, codziennie rozmawiamy przez Skype'a czy na Facebooku z osobą, którą mam najwięcej kontaktu w życiu aktualnie, mimo że jest w Bangkoku, ja w Poznaniu. A to są osoby, które trafiły tam dzięki temu, że zainspirowałem. Także mam też swoich ludzi, do których tęsknię też w Bangkoku, także raz w roku chętnie się tam przyjadę. No i też cyfrowych nomadów z innych krajów, na przykład mój przyjaciel Lucjan z Rumunii, który specjalnie przyleciał z Rumunii, żeby wystąpić na mojej konferencji w Poznaniu, a tylko mu nocleg zapewniałem i to są takie momenty, że wow, rzeczywiście ten cyfrowy nomadyzm ma ten głębszy sens, że no możemy mieć tych przyjaciół międzynarodowych na trochę głębszym poziomie, bo jak mieszkamy kilka miesięcy w jednym mieście i oboje jesteśmy obcokrajowcami, czyli jesteśmy elementem obcym, mamy ten wspólny pierwiastek, a obok tego no, interesujemy się nomadyzmem, czyli mamy jakiś zestaw cech wspólnych ze sobą. Czyli też między innymi medytację, duchowość, jakieś zdrowe odżywianie, jakieś głębsze przemyślenia na temat relacji międzyludzkich. No i to jest fajne, bo rzeczywiście takich osób nie ma jakoś tak strasznie dużo wokół nas na co dzień, z którymi możemy się takie tematy porozumiewać, które też dążą do budowy swojego biznesu, do wolności. No i fajnie jest z takiej osoby mieć za granicę takich znajomych, którymi naprawdę jest fajna, bliska relacja i z którymi się dzielimy wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. No i też po to jest konferencja moja tam, gdzie chcę, bo po prostu wiele osób w zeszłym roku, jak przyjechało do Poznania, poczuło, że wow, wreszcie miejsce dla mnie,
bo to, że ja sobie wyjadę do Tajlandii, to wszyscy się pukają mu głowę i ogólnie rodzina po prostu mówi, co ty sobie wymyśliłeś? I nagle przyjeżdżasz na konferencję, na której jest taki Tomek, który mówi, że no spoko, ja tak żyję i sobie w sumie wybieram, gdzie chcę żyć i sobie latam to tam, tutaj jestem chwilę w Ameryce Południowej, później jestem w Tajlandii i później jestem w Poznaniu, bo tak mi się podoba, a nie wiem w sumie do kiedy. I na widowni też są takie osoby i wiem, że to jest największa wartość dodana tej konferencji. Jeśli ktoś by miał ochotę, 12 maja w Łodzi w tym roku i radzę się spieszyć z biletami, do roku wyprzedaliśmy wszystkie bilety na 10 dni przed wydarzeniem, wtedy, kiedy nikt nie wiedział, co to będzie za wydarzenie, a w tym roku no, jest już to wydarzenie dosyć znane i promujemy to też o wiele rozsądnie i bardziej przemyślany sposób, wszelkie kampanie w różnych mediach, żeby też wyprzedać jak najszybciej bilety, bo 27 kwietnia będę 10 dni do Lwowa razem z też ekipą z mojej społeczności i już chcę mieć spokój z konferencją, także ciśniemy. Dobrze, że wspomniałeś o konferencji, bo przyznam, to jest ostatnie pytanie jeszcze, które chciałbym zadać. Okay. Już tak pomijając w tym momencie temat cyfrowego nomadyzmu, konferencje, okay, wystąpienia publiczne, a osobiście przyznam, że dla mnie jest coś, co w dalszym ciągu jest w tak zwanej strefie dyskomfortu. I zawsze, okay, zawsze mnie ciekawią ludzie, którzy wchodzą na scenę, prezentują coś, opowiadają przed szerszą publicznością. I pytanie do ciebie, czy tak zawsze było? Zawsze bez problemu prezentowałeś coś na konferencjach? Czy to się w pewnym momencie zmieniło? Jeżeli się zmieniło, to pod jakim wpływem? I czy jest obecnie stres? Czy to już jest taki lajcik, że wchodzisz na scenę, jest fajnie, jest zabawa? Okej. Okay. Także nie do końca tak było. Kojarzę, że lubiłem coś przedstawiać w szkole, ale i pamiętam, że lubiłem przedstawiać jakieś referaty w szkole, tak przez mgłę mi się kojarzy, ale jednak kiedy idziemy dalej w życiu, no to jest takie poczucie, kiedy jesteśmy bardziej dorośli, no, żeby nas ludzie nie odrzucili, że będą się naśmiać i tak dalej. Ja to też miałem, aż pewnego dnia trafiłem, kiedy mieszkałem w Warszawie przez jakiś czas na warsztaty z improwizacji teatralno-kabaretowej i to 8-tygodniowy cykl tych warsztatów kończył się takim wystąpieniem powarsztatowym. Było tam może, nie wiem, 15 osób na widowni, ale było w tym dużo fanów. I wtedy po jakimś czasie, też byłem wtedy w Anglii, wróciłem z Anglii, stwierdziłem, że jak pojechałem na Sylwestra Autostopowiczów, że spróbowałbym czegoś nowego na tym Sylwestrze, bo wszystko takie już znane było, wszystko, co robiłem wcześniej. I postanowiłem, a zrobił swój warsztat z improwizacji. I też była taka, pamiętam, myśl, kiedy, wiesz, już była jakaś tam, nie wiem, 16 i jeszcze nikogo nie było i sobie pomyślałem, o, może nikogo nie przyjdzie, bo też się strasznie denerwowałem przed takim warsztatem, żeby go przeprowadzić. W końcu ktoś przyszedł i jedna osoba na tym Sylwestrze powiedziała mi, że z 4 dni naprawdę fajne imprezy, to był dla niego najlepszy moment, ten mój warsztat. Ja wtedy podjąłem decyzję, że idę w to na maksa, w tą improwizację. Pokazał się, tworzy grupa improwizacji i w sumie nikt tam się na niczym nie zna, więc ktoś by musiał być tam instruktorem. I w sumie ja nie mając żadnego doświadczenia, ale kupiłem książkę, na której było napisane, że możesz prowadzić grupę, jeśli jesteś 2 tygodnie przed nimi. Więc ja nocami studiowałem tą książkę, uczyłem się, testowałem na zajęciach. No i fajnie, no i też złapałem to, że ucząc czegoś musiałem to jakby wchłonąć w siebie. Oprócz tego były warsztaty z wystąpieniem publicznym Rafała Daniluka, to też były bardzo fajne, takie 2-3-dniowe w Warszawie, byłem chyba na 2. I tam też to złapałem, że musimy mieć jak najwięcej kontekstów w ćwiczeniu wystąpień, trzeba jak najwięcej trenować, że ludzie, którzy są na widowni, tak jak ty, mówisz to z takim podziwem, że ktoś może występować, a ludzie na widowni też na nas patrzą z podziwem, że się odważyliśmy, żeby wyjść, więc raczej będą do nas pozytywnie nastawieni. Ja też mam trochę takiej energii, że ludzie często mnie lubią na takim pierwszym kontakcie, także staram się na takim właśnie statusie, no po prostu wychodzę nie z potrzebą udowodnienia czegoś, tylko z potrzebą przekazania czegoś, także jakby wychodzą z taką intencją, że ja nic w sumie nie muszę i w sumie cały czas się tym bawię i uczę. Nie ma aż tak dużej tej spinki.
Rzeczywiście, jak występował na TEDxie, no to było. To było spięcie, bo było takie poczucie, że jeśli zawalę to wystąpienie, to już nikt na TEDxa nie zaprosi. No jednak mieć swojego TEDxa, no to fajna sprawa, no bo się tych wystąpień dużo oglądało wcześniej i dla każdego, kto się uczy wystąpienia, jest to jakiś cel. Byłem też członkiem klubu Toastmasters i tam przeszedłem tą całą ścieżkę podstawową. Po części zrealizowałem ją w klubie anglojęzycznym w Poznaniu, a po części w różnych klubach Toastmasters w Tajlandii. Przy okazji taki lifehack, jeżeli wyjeżdżamy, to polecam chodzić na te kluby Toastmasters, ponieważ są tam mega fajni ludzie, co są bardzo otwarci do nas. A w takim kraju jak Tajlandia na przykład ciężko znaleźć tubylców, którzy będą nas tak bardzo otwarci, będą gadać po angielsku. No na ulicy takich ludzi będzie ciężko spotkać, a taki klub Toastmasters wiadomo, że takie ludzi przyciąga. I ten ostatni element twojego pytania, czy jest teraz luz? Jest luz, lubię występować. Sam sobie organizuję wystąpienia, na przykład jak wróciłem z Kolumbii, zorganizowałem sam swoje wystąpienia na temat tego kraju, aby odczarować jego złą renomę, która też u nas się szerzy przez serial Narcos. Także miałem takie swoje wewnętrzne poczucie, że chcę dobre imię Kolumbii sławić, bo jest to wspaniały kraj, poznałem tam naprawdę świetnych ludzi i też wiem, że Medellin jest jednym z najważniejszych miast w moim życiu, także będę tam wracał. Ja sobie te wystąpienia już organizuję sam, nawet gdzieś kiedyś, jak na przykład mam lot z Katowic, no to sobie dzień wcześniej pytam się jakichś miejsc, czy chciałyby, żebym coś powiedział. I wtedy tam występuję, także sam sobie tworzyłem konteksty. Na obecnym etapie już widzę, że no nie potrzebuję jakoś tak regularnie ćwiczyć. Wiadomo, fajnie jest, kiedy ćwiczymy jakoś miarę regularnie. Ja mogę mieć kilka miesięcy przerwy na scenie i wychodzę i już mam flow, mogę sobie płynąć, mogę reagować na to, co publiczność robi. Teraz jak była konferencja w Bangkoku, to był mikrofon bezprzewodowy, co chodziłem po całej sali, rozmawiałem z ludźmi, pytałem i tak dalej. Dla mnie to już jest totalny luz, więc warto. Ja to bardzo lubię. W tym momencie już wiem, że będę wybierał bardzo, bardzo rygorystycznie to, gdzie występuję. Już gdzieś, jeśli ktoś ma taki dla mnie stosunek, że o, robi wielką łaskę, że gdzieś wystąpię, no to też już dziękuję za takie występy, bo trzeba być cały czas świadomym, na jakim etapie się jest. A wiem, że moja historia i to, że jakie w tym momencie, że udaje mi się prowadzić agencje anglojęzyczne, i to, że udało mi się zrobić konferencję całkowicie od zera i przetrwać tam Tajlandię i tak dalej. Są to historie, które wiem, że mają swoją wartość, także ja, jeśli ktoś jest ciekaw, to zapraszam w moje media tomekmaciejewski.pl, fanpage, tam gdzie chcę, Tomek Maciejewski. Tam też na live, można znaleźć live z moich wystąpień, więc zapraszam. Czyli można powiedzieć, że potwierdza się to, co słyszę ostatnio od wielu osób, że i Toastmasters plus praktyka. Praktyka przede wszystkim, bo jednak w toastach jest taki drobny element, że jest taki element też sztuczności, że uczymy się jakichś elementów i ludzie potrafią się tak trochę, jakby to był kod, a to tak nie do końca, bo jednak najfajniej jest, kiedy nie spinamy się tak mocno na naszą mowę ciała i tak dalej, tylko sami jesteśmy szczęśliwi i wypływa to z nas na scenie. Także toasty tak, ale jeśli udałoby się komuś uczestniczyć właśnie w takiej improwizacji, to też polecam, bo jest to świetna zabawa. Ja prowadzę warsztat z improwizacji, wchodziłem w stan flow, a w stanie flow to czujemy się po pracy bardziej wypoczęci niż przed pracą. Także improwizacja pomaga nam wyjść z umysłu i być w tu i teraz. I to jest piękne. Warto szukać tych stanów jak najczęściej w naszym życiu. Cokolwiek nam sprawia, że wchodzimy we flow, czy też spinaczka, taniec, granie w gry zespołowe, cokolwiek. Także flow przede wszystkim, więc i toasty jako takie miejsce ćwiczenia, ale też szukanie tego swojego flow i płynięcie z tym. Jeszcze bardziej mnie pocieszyłeś w tej kwestii, bo ja co prawda dla mnie w tym momencie jest to mega stresujące potencjalne wejście na scenę, ale mimo wszystko w to wierzę, tym bardziej, że jeszcze 2 miesiące temu dla mnie również mega stresujące było odpalenie kamery, nagranie czegokolwiek i wrzucenie na YouTube'a. A w tym momencie prawie od 2 miesięcy testuję YouTube'a i naprawdę flow jest niesamowite po tych 2 miesiącach. Można powiedzieć, że prawie trzaskam w tym momencie vlogi prawie codziennie, więc jest diametralna poprawa i myślę, że podobnie będzie jednak z występami. Zdecydowanie, na 100%. A nawet jeśli, wiesz, nie mieli totalnego luzu,
to nawet jak będzie o połowę mniejszy stres, to już jest gigantyczny sukces. Po prostu pomyślmy o wielu ludziach, którzy nigdy tego tematu nie dotkną i nigdy w ogóle tego nawet 10% tego strachu nie zminimalizują. No to wszystko jest do zrobienia i otwierają nam się zdecydowanie inne możliwości do innych. Jeśli też przełamujemy swoje takie ograniczenia, czyli te rzeczy, które nas najbardziej stresują, a my sobie z nimi damy radę, to też trafiamy jakby w inne kręgi ludzi. Bo wiadomo, że coś jest fajne i tak dalej, a jeśli tak siedzisz w swoim tym jednym miejscu i zrobisz życiem, no to już ciężko z nim pogadać w sytuacji, kiedy na przykład w twoim życiu się zmienia tak dużo cały czas. Także fajnie rosnąć dla siebie, dla innych, dla rodziny też, ludzie są szczęśliwsi, kiedy widzą, jak moja babcia TEDxa oglądała, to też się chwali wszystkim, jak ładnie powiedziałem. Mimo, że mam wadę mowy, królka, lol, no to nie sądziłem nigdy kiedykolwiek, że mogę z wadą mowy, żeby ludzie chcieli mnie słuchać. A chcą, zapraszają cały czas i kupują bilety na konferencje, także... Nie ma co się stresować. Także o, jeśli macie idealną wymowę, sobie pomyślcie, że ja nie wymawiam L, a naprawdę zaszedłem daleko z moimi wystąpieniami. A jednak wszystko jest możliwe w takim razie. Dobra, Tomku, bo już w sumie leci ponad godzina. Dokładnie, dokładnie. Więc nie chcę cię dalej męczyć, przyznam, że no, na tą godzinę rozmowy było, wydaje mi się, mega konkretnie. Ja dlatego... Trochę też cię może męczyłem o ten budżet. Ekstra. Bo przyznam, że na tym mi zależy. Tak, to jest potrzebne, bo dla mnie już wiele rzeczy jest takich, wiesz, oczywistych po prostu. To jest taka oczywista oczywistość, w ogóle o czym tu gadać i zawsze jestem wdzięczny, jeśli ktoś takim stanem umysłu początkującego potrafi mnie dobrze przypytać i to jest fajne. I bardzo się cieszę i mam nadzieję, że ktoś będzie zainspirowany. Mam nadzieję, że zrobię gdzieś malutki kroczek do tej wolności. Jeśli tak się stanie, no to dajcie mi znać, bo mnie to zawsze niezwykle cieszy, bo no nie ma tych osób aż tak dużo, żeby była to osoba jedna więcej niż jedna dziennie. Także chociaż bądźcie to jedną, dwoma osobami i mieć tę świadomość, że naprawdę to wszystko jest w zasięgu ręki. Po prostu trzeba przejść tą drogę. Nic więcej niż mniej. Okej, świetnie. Dziękuję Tomku za mega konkretną rozmowę. Dziękuję, też mi się fajnie jest, lubię sobie popowiadać. Także dziękuję Ci za zaproszenie i jesteśmy w kontakcie. Jak miałeś okazję się przekonać, Tomek Maciejewski to niezwykle otwarty człowiek. Opowiada o swojej pasji z takim przejęciem, iż czasami trudno wejść mu zdanie. Jeżeli myślisz o życiu w stylu cyfrowych nomadów, to mam nadzieję, iż ten podcast odpowiedział na wiele Twoich pytań i sprawił, że ta wizja stała Ci się zdecydowanie bliższa. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do przesłuchania części pierwszej oraz odwiedzenia bloga Tomka. Link zostawię w opisie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.